Cześć Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Alex, witam Was w pierwszym filmie takim, że tak powiem, dzień z życia administratora serwera Dreamlife RP. Napiszcie mi w opisie, w sensie w komentarzach, napiszcie mi, czy w ogóle taka seria Wam się spodoba, czy coś takiego robić, czy raczej wolicie tylko serię z samego odgrywania roleplaya. No bo takie sprawy administracyjne to też, że tak powiem, codziennie trzeba robić i tak dalej, bo gracze różne tutaj tikety tworzą, nie tikety, jakieś różne sprawy mają, jakieś problemy, ktoś się tam zbaguje, ktoś utknie w teksturach, wiadomo jak jest Fifem, wiadomo jak jest GTA, różne rzeczy mają tutaj miejsce jak najbardziej. Także prośba ode mnie, napiszcie na dole, czy Wam się spodoba taki content z adminowania, napiszcie też, czy chcecie więcej, zostawcie łapeczkę, będę jak najbardziej zadowolony, jeżeli to zrobicie. A tymczasem mamy, słuchajcie, 21 osób aktualnie na serwerze, serwer się dopiero, że tak powiem, otworzył po pracach technicznych. Bardzo miłe zaskoczenie, że praktycznie otworzyliśmy serwer i chwila, moment i wbiło tyle osób, więc mega spoko. Poobserwujemy sobie troszeczkę graczy, oczywiście jeżeli będzie ktoś, powiedzmy, w jakiejś strefie, gdzie no nie chciałbym tego pokazywać, bo wiem, że niektóre osoby no niestety nie potrafią się zbyt fajnie bawić i mogłyby wykorzystać informacje o OC jakby w IC, co jest oczywiście metagamingiem, to będę to po prostu blurował, jeżeli ktoś będzie na przykład na strefie zbierania narkotyków i tak dalej, więc to od razu mówię, że będzie blur wtedy, albo ewentualnie będę wtedy takie rzeczy, takie sceny ucinał. Także już lecimy, słuchajcie, do sprawdzania. Wylosujmy sobie jakiegoś gracza, na przykład pan Kafiorek. Zobaczmy, co pan Kafiorek robi. Pan Kafiorek siedzi w ogóle w więzieniu, tylko że pan Kafiorek... Aha, bo tutaj ktoś go goni. Pan Kafiorek siedzi w więzieniu, ale nie wiem, czy on tutaj... Nie, on chyba siedzi w więzieniu definitywnie, bo on teraz biegnie po paczkę. Tylko czemu on nie ma stroju więziennego? To mnie zastanawia, nie? Czy tu panowie coś będą rozmawiać? Chyba nie, nie wiem, czy się znają w ogóle. Ale tutaj ten po prawej na przykład chłop ma strój więzienny, a ten po lewej nie ma. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. No ale widzę, że siedzi sobie w więzieniu, bo zbiera sobie paczuszki. W więzieniu jest taka fajna praca, że jak siedzicie tutaj w pace, to możecie zbierać właśnie paczki, tak jak tu panowie, je dostarczać i tak dalej, po prostu pracować i dostawać sobie za to pieniążki. Tutaj stoi pan strażnik, który was pilnuje, tu sobie możecie kupić jedzonko i picie więzienne w automacie. No i tu panowie sobie biegają z tymi paczkami, no, także tak to wygląda. Ciekawe jestem, czy grają razem i gadają gdzieś poza grą, czy jak to wygląda. No nieważne, mam nadzieję, że nie. Zobaczmy tutaj pana Igora, co pan Igor robi. Pan Igor aktualnie siedzi na krześle, także tutaj raczej nic ciekawego się nie wydarzy. A pan Kuba, czyli drugi policjant, robi aktualnie, no, jedzie zniszczoną mocno Crown Victorią, widzę samotny patrol na Sandy, także sobie tutaj coś patroluje. Nie wiem, czemu jedzie na dwójkach, może kogoś śledzi, chociaż śledzenie kogoś na dwójkach to w sensie w kodzie drugim, czyli z włączoną sygnalizacją świetlną, nie wiem, czy jest najlepszym pomysłem, nie wiem, co tutaj robi, ale no jeździ sobie po prostu. Dobra, no ale tutaj raczej też nic ciekawego nie będzie. Zobaczmy, co robi pan Oliwier. Pan Oliwier aktualnie tankuje furę. Tankował furę, swoją drogą bardzo fajna stacja, nie? Ja bardzo lubię tą stację tutaj. Taka fajna, stara stacja amerykańska. Fajny to ma klimacik. No, tu pan Oliwier sobie jedzie gdzieś, no ale to też raczej się nic ciekawego za bardzo tu nie wydarzy. Dobra, pójdźmy sobie dalej. Pan na przykład Noreto. Co pan Noreto robi? Pan Noreto aktualnie chodzi sobie z baseballem gdzieś po górach. Gdzieś po górach, może czegoś szuka, nie wiem, ale stoi sobie z baseballem. No i w sumie nic chyba ciekawego też za bardzo nie robi. Czuć alkohol. Jezu, alkohol przez CH, chłopie. Nie, tak się nie robi, tak się nie pisze. Dobra, nie wiem, na przykład młody Harbus. Co robi młody Harbus? Czy ktoś będzie robił coś ciekawego? O, młody Harbus w ogóle biega w przybraniu strażaka. To ciekawie. Po mieście. Gdzieś tu biegnie, ale nie wiem gdzie. Do sklepu z ubraniami biegnie. Tu jakaś fura stoi. I on sobie tutaj wbieg gdzieś. Ej, jednak musisz mi dać. Dobra. Mam debet, kurwa, 20 koła. Ja pierdolę.
tutaj się pan strażak ewidentnie zadłużył. No tak z trzech. O! Halo, łysy jesteś? O! Coś się dzieje, coś się będzie działo. Awantura na mieście, zakładnicy. Dobra, bo my się przebieraliśmy. Ej. Co? No koszulka. Co? Dobra, tu się panowie przebierają. Wrócimy dobra. Do nich za niedługo. Dobra. To zaraz się odezwiem, tylko jeszcze się dokończymy i zasiadamy. Na przykład co robi pan Hall? Aha, pan Hall to ubiega z tymi skrzynkami razem z tamtym ziomeczkiem, któremu nie dało ubranka, niestety. Nie wiem czemu. Nie powinno tak być. A pan Simesac, czy jakoś tak? Simeasydysy. Bardzo ciężki nick masz, kolego, do wymówienia, więc wybacz, że źle... Zakładnikiem mam na... Okej. Teraz. Spokojnie. To poczekaj tutaj, zakładniku. Poczekaj tutaj, zakładniku. Przecież on by mógł teraz furę odpalić i długą dać. To jest jakiś Ferrari? Nie, to jest Turismo R, to jest samochód z GTA, ale to jest, kurczę, wzorowane na Ferrarce. Audi A4 z tyłu B5, o ile się nie mylę. A, to jakiś jubiler będzie chyba grany, co? Chyba się podstawiają pod jubilera. Ale dziwi mnie to, że on teraz... O, właśnie miałem to powiedzieć, nie? A nie, ty jedzie do nich, o kurczę, ty. Lojalny zakładnik. Przecież jakby mnie chłop zostawił w samochodzie jako zakładnika, to dałbym długo. Jeszcze go ani nie skło, ani nic. No spokojnie, zakładnik, ustaw się tam po drogi. Spokojnie, spokojnie, będę tu siedział. Chyba, że on jest podstawiony. Chyba, że jest podstawiony, tak też może być. Ale bardzo dziwne, ja bym uciekał w takiej sytuacji. Nikt do niego nie mierzył, miał prawo uciec, nie? Dobra, pan Stajcu jedzie sobie sam, bardzo fajnym samochodem. To jest auto też z GTA, auto z GTA standardowe. Jedno z moich takich, można powiedzieć, ulubionych muscle carów, bardzo, bardzo fajne. Mi się przynajmniej podoba, no i tutaj sobie jeździ w okolicach Vanilli. I coś sobie, nie wiem, szuka, może jedzie się z kimś ugadać czy coś. No nie wiem, dobra, lecimy dalej, popatrzymy sobie, co tam gracze dalej robią. Na przykład Pikachu, co robi Pikachu? Pikachu jedzie sobie aktualnie, z tego co widzę po samochodzie i po stroju, to on sobie tutaj pracuje jako krawiec. Dobrze, wy krawiec? No ta osoba, która dowozi ciuchy i tam wełnę i tak dalej. I z tego co widzę, to wraca z wełną aktualnie. Także spoko. Co robi na przykład Egon? Co robi Egon? Zobaczmy Egona. Egon sobie jeździ na motorze. O, fajny motor w ogóle, szanuję. Fajny motorek. Takim Harley'kiem to bym polatał, kurde, po Stanach Zjednoczonych. Zajebista sprawa. Pan tutaj jednorożec. Fajna maska w ogóle. No, także Egon jednorożec jedzie sobie skuterem, chciałem powiedzieć, motorem. O kurde, panie, tutaj trochę taki... Fail driving chyba, co? To nie jest motor na ten. Dobra, jaki Egon ma 32? No to sobie zrobimy... jakby to zrobić? Zarządzanie graczami... Nie, no tu jest definitywny fail driving, kurczę. Egon i powiedzmy... Najpierw sobie ostrzeżenie damy. Fail driving. Nie jeździ... Albo dobra, po prostu fail driving. No i dobra, podwierdź ostrzeżenie. Dostał ostrzeżenie i się zatrzymał póki co. Chyba. Także chyba go wmurowało go. Dobra, zaraz do Egona wrócimy, zobaczymy, czy nie będzie fail drivingu tutaj robił, no ale to był FD, bo poleciał sobie szosowym, no to jest Harley, nie? To nie jest cross żaden, żeby tak jeździć. Dobra, zobaczmy, co robi Kubuś. Kubuś aktualnie... Chyba sprzedaje narkotyki. I go baba bije. Spierdalam twoim gokardem. Kubuś to jest dobry chłop tu. Zajebał babce gokarta. To jest wózek golfowy, nie? Możecie mi napisać, bo ja to nie wiem. Wózek golfowy. Ale wiecie, co w ogóle szanuję? Szanuję ludzi, którzy grają właśnie tak jak tutaj Kubuś powiedział. W sensie tak odgrywają nawet sami ze sobą, nie? I potrafią się wczuć jakby w ten roleplay, nawet jak powiedzmy nie ma żadnych graczy dookoła. To jest mega fajne. Mega szanuję za to, nie? Dobra, a pan Zówek co robi tutaj? Panie Zówku, proszę mi pokazać, co pan robi. Pan tu se stoi przy
motorze i chyba definitywnie rozwalonym. Nie wiem, będzie pewnie naprawiał crossa. No takim motorem, jaki on tutaj ma, no to jeszcze taka jazda by była spoko. Dobra, mam tego krośnika dla ciebie i weź mojego napa. No dobra, spoko. No, także tutaj widzę, że się... A, bo to Egon chyba jest, no, bo on w tym narożcu. Tu widzę, że spoko, ogarnął się. Dole crash. Nie chce się mi stąd. Wywaliło go. Dostał crasha, no niestety. Taki jest fajfem, nie? Taki jest fajfem, nic na to nie poradzimy. Co tutaj za... Co tutaj się za czary dzieją pod komisariatem? Chyba nic. Tam Explorerem ktoś stoi, tu sobie jeździ. Pan Michaś. Chyba się nic tutaj nie dzieje takiego za bardzo. Beskitu, napiszcie mi w komentarzach, czy wam się podoba takie sprawdzanie graczy i tak dalej, bo to moim zdaniem jest mega spoko. Wszystko przez ten system kupi właśnie. Chyba nie, czekaj. Bo ja działa. W sekretariacie pracuję. No, dobra. Tak, te nowości. Dobra. No, dobra. Dobra, dziękuję widzimy bardzo. Widzimy się na surwionecie. No pewnie, ja zaraz idę się przebrać. No, to papa. Dobra, tu policjanty sobie pogadały. Nie wiem, o co chodziło za bardzo. Dobra, zobaczmy kolejnego gracza, programer. A, to jest ten... Jednego niestety. Zdałeś mi pod burgershota, trzeba auto muszę wziąć. Dobra. Do pościgu. Skąd oni te fury biorą, kurde? Wiesz, moja ekipa. Ale spróbuj się tylko wygadać, że jestem z nimi. W sensie ja mógłbym zablokować te samochody, ale nie chcę im blokować tych aut. W sensie to jest lokalny samochód, nie? No ale co, no w realu też można ukraść niby takie auta, nie? No... Mógłbym to zablokować, ale po co? Jak ktoś będzie sobie chciał kupić na przykład jakiś tam, powiedzmy, pojazd importowany czy coś, to i tak sobie kupi prędzej czy później, nie? Halo. A ja nie lubię graczy ograniczać. Chyba, że trzeba czasami, nie? Ticketów nikt nie tworzy. Tu pod burgershotem. A, pod burgershotem się, kurczę, respią te samochody. Patrzcie, jaki tutaj wysportowany samochód. Coś wysportowany. Nie może być samochód wysportowany, może być stuningowany. Co ja w ogóle powiedziałem? Dobra, zobaczmy kolejnego gracza. Pan Cepa. Pan Cepa jeździ sobie Peugeotem 206. Bardzo fajny samochodzik na początek. Bardzo polecam. Na Dreamlife'ie mega spoko się tym jeździ. I tani jest, bo on chyba 25 koła kosztuje jakoś tak, więc to raczej, wiecie, można sobie na luzie pozwolić na to. Dobra, czy ja tu kogoś jeszcze nie patrzyłem, bo ja chyba przeleciałem przez tych wszystkich graczy. A, wiem, gdzie mieliśmy wrócić. Mieliśmy wrócić do dozorcy mieliśmy wrócić, co nie no? Szukam, myślę, że będą jakieś takie brytyjskie maski. Nie wiem, jak wygląda brytyjska maska. Brytyjsko. To mu wyjaśnił. To mu wyjaśnił, kurde. Póki co wszyscy grzeczni. Nikt nic nie odwala. Nikogo nie trzeba banować, co bardzo dobre. W sensie, co bardzo dobrze, co się cieszę. Ja nie lubię graczy banować. Niestety już parę banów poszło, ale to jak być. Może wyglądać brytyjska maska? Także ktoś nas spojrzy, od razu wie, że jesteśmy z Brytanii. Jest szkoda, że nie ma maski herbaty. Ej, patrz to! O! Maska 34. Co to kurwa? Co? No co? Co za nic? Może być? O! Jaki jeszcze raz numer? 34. Zajebiste. Dobra. To ma jakieś kolory? Nie ma. A nie ma. No. Dobra. Nie! Nie zapisałem. Masz siana? Nie, mam, ale po prostu miesiąc. A. Ty to trzeba zjeść okulary. 34 chyba. Dobra, tu się chłopaki przybierają. Lecimy dalej. Tutaj coś sobie policjant stoi przy autostradzie. Sprawdza sobie coś tableta. Zobaczmy, gdzie tam dojechał Kuba na tej... Co tam? Ty. Ogólnie to tak sprawa wygląda. Pan żółty motocyklu tu
dalej sprzedaje narkotyki. Mhm. I pan żółtym, bo to pewnie ta sama grupa też sprzedaje, tylko że pan żółtym wolno poszedł się przespać na chwilę. Dobra. Więc on tu będzie, a ten żółty motorze tam pojechał. O tak wyskoczył tak szybko i od tam. Dobra. No, to dasz mi coś w nagrodę? Później się zgłoś. Browara. Nakomane to ci dam coś. Daj mi bułkę. Dam ci 3000 później. Dobra. Kurde, ten, no Jacob w sumie, Kuba. 201, 10, 1. Chcę was poinformować, że Sandy Shores, osoba, która sprzedaje narkotyki, jeździ na żółtym motorze. Czyli Hank, jakbyś podjechał. Sanchez Cross. Dobra, no to ci dalej w więzieniu siedzą. Tutaj co się dzieje? Tutaj jest tańczone przed jubilerem chyba. Jest jubiler? Tak, bo tak to wygląda. Dobra, tu się nic nie dzieje ciekawego na razie. Tutaj... Tu chłopa wykręca przy... chłopa wykręca, tu definitywnie zapracowany jest. O, skaleczył się w palec. Staj, co dalej jeździ z tą swoją furą, fajną. Cepa, co robi Cepa? Kurde, nic ciekawego nie robią na razie. Na razie to jest spokój taki, wiecie, nic się nie dzieje za bardzo. Tutaj nic, programer na przykład, co robi? A, programer siedzi z nimi. Tu chłop próbuje drzwi wyważyć. Ty jak on się tu w ogóle dostał na zewnątrz? Ej, bo coś tu jest nie tak. Jak on ma ID? Czyli to jest 24, no tak, 24, co jest? On ma wyrok, czy on nie ma wyroku? Nie, chyba mi nie odpowiada w ogóle. Tak. To... Jak tu wyszedłeś? Ale się zbugowało. Wczoraj? Jakim cudem chłop wczoraj dostał wyrok i ten, może jakiegoś crasha miał? Dobra, wczoraj dostał wyrok. Zobaczmy, czy to prawda. Czekajcie chwilę, bo jeżeli faktycznie dzisiaj mu nikt nie wypisał wyroku, sprawdzam to teraz, gdzieś 22. No dobra, no to sobie wejdziemy powiedzmy w mandaty nawet. To jest dzisiaj. To jest 6 wczoraj 16, 21, 18. Noreto. Ale to jest Noreto? To jest 24, to jest Noreto? Nie, czekaj. Nie, to jest Kafiorek 24. You are not an officer. Dobra, to mamy pierwszą interwencję, gdzie trzeba graczowi pomóc. No dobra, no to zrobimy sobie tak. Przestań obserwować, mam 24. Go to 24. Set job, ja mam 2, nie? Set job 2, police 14. Un jail 24. Go to 24. No faktycznie, kurczę, nie powinien już być w więzieniu. O, drugi też ten. Nie, tu nie było. Drugiemu się skończył wyrok, a temu się coś zbagowało, bo wyszedł przed tym. Nie wychodźcie nigdy na areszcie, bo jak wychodzicie na areszcie, to może wam się zbagować i potem będziecie siedzieć na nowo, nie?
chłop dostał jakby drugi wyrok przez to, że wyszedł, więc nie polecam wychodzić z serwera, jak dostaniecie wyrok, nie? Bo może być różnie. Ale z tego co widzę, to bez kitu, kurczę, wszyscy są grzeczni póki co. Nic się raczej nie dzieje. Tutaj chyba ktoś narkotyki sprzedawał. Żółty Sanchez, czy nie? Nie, to czerwony, czyli to raczej nie Egon. To raczej nie był Egon. O, ale nie, a może i tak, bo Egon tu widzę podchodzi do tego. Wiecie co trzeba zrobić? Na pewno trzeba wydłużyć animację kupowania narkotyków, bo policja nie ma szansy, jeżeli on podjeżdża na motorze. Jeżeli on podjeżdża na motorze, powiedzmy, w sensie nawet nie chodzi mi o Egona, tylko ogólnie o gracza, jeżeli gracz podjeżdża na motorze i animacja sprzedaży narkotyków trwa jakieś 5 sekund, czy może 10, no nawet nie 10, to policja nie ma szans nawet na to zareagować, nie? Ludzie. Co tu się stało? Chodzisz tam! Kurde, ten czterech zakładników trzyma w tym. Okej, widzę, że przyjemna zabawa. Panowie, nie przeszkadza. Oni chyba jubilera robią, nie? Znaczy chyba, no na pewno, tylko... Tylko nie zrobię chyba jubilera, bo nie ma... A nie, jest czterech policjantów, to będzie jubiler zaraz robiony. Ale jubilera zobaczycie już w następnym odcinku z tej serii, także zostawcie łapeczkę w górę i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Pa, pa!